Witam Was bardzo serdecznie. Bitwa pomiędzy Sun Tzu a HC. Jeszcze chyba takiej bitwy nie mamy z tym klanem, więc postanowię, że to dobra okazja. Zwłaszcza, że dzisiaj do mnie Prince napisał z pytaniem, znaczy zaprosił mnie do bitwy. Ja niestety nie mogę dołączyć, bo jest nowy rok, więc mam rodzinkę u siebie. Teraz jest więcej czasu. O tej porze, o której kręcę. Więc mogę sobie nakręcić właśnie, a wtedy nie mogę grać. Ale dla przypomnienia za to taką bitewkę sobie znalazłem. Ja walczę. Diabła z tą pogodą! Z wilgotnym prochem nie wypały są pewne! To jest jakiś Hellfire coś tam, coś takiego. I Raps walczy z Pingsem. Tutaj jest Leszczu, ukryty pod nickiem Julia. A ja jestem z prawej. I to jest też znowu, zobaczycie, różnica, o której ileż tu mówił ja, czyli ja gram na spokojnie, ale odnoszę pewne zwycięstwo, bez żadnego ryzyka, nie dopuszczając po prostu przegranej, a Raps dużo ryzykuje, atakuje jak szalony, ale i tak dobrze mu to wychodzi. Więc nie będziemy się czepiać go o coś, co mu świetnie wychodzi. Teraz musimy się tylko szybko rozstawić. Niestety deszcz pada i jak chcieliśmy, żeby zrehostowali, to odmówili. Generalnie w deszczu wyniki bitwy są dosyć ostro zakłócone, amunicja się szybko kończy i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie bitwa całkiem fajna. Tutaj pokażę coś ciekawego, bo najpierw muszą się armię zbliżyć. Na pokazie slajdów, no ale cóż. Ja się zbliżam w taki sposób. No, niezorganizowany, ale w miarę ujdzie. Już się staram mieć ładne ustawienie. Ale spójrzcie panowie na Leszcza. Leszcz się przesuwa ładnie. To, co ja się staram robić, chociaż w tym przypadku tego nie widać, no widać w sumie. Moja piechota jest przed lekką, widzicie? Lekka jest tu, a tu jest piechota liniowa, jest przed lekką, Leszczu natomiast puszcza lekką tutaj. Widzi to Hellfire, natychmiast go atakuje i wjedzie mu w tą lekką i to całkiem go zaboli. Leszcz tutaj ogarnął, żeby w niego strzelić, a mimo to tych 30 ludzi dolatuje i tutaj szarża, całkiem ładna. Teraz jeszcze tutaj w bok będzie kolejna szarża. Dwie jednostki tylko wysłał kawalerii, nie wysłał całej. Ale chaos wprowadził po prostu potężny. Wykorzystuje to właśnie też bardzo dobrze. Tutaj bardzo dobra zagrywka, plus dla nich. Podsuwa natychmiast lekką i jak te 5 lekkich wypali, to straty u Leszcza będą bardzo spore. Zwłaszcza, że on teraz ma tutaj całkowite zamieszanie. Wysłał tutaj Landwehrę, ten jako ofiarne mięso. Tylko po to, żeby tutaj osłonić lekką. Po prostu jak mu się postawiła. W każdym razie teraz ją chyba wyślę na mięso, żeby dać czas swojej lekkiej na ustawienie się. Szarżuję kawalerią, żeby jemu przeszkodzić w działaniach. Tutaj Hellfire kontrszarżuje, ale troszeczkę mu to nie wychodzi. Ja tutaj natomiast się spokojnie ustawiłem. Raps jeszcze nie atakuje, ale coś tutaj już mamy. Tutaj wróg wysłał na niego Landwehrę. Tutaj zaszarżował. Dostał salwę od 3 lekkich. Landwehra rozwalona, więc to jest plus. Tutaj mu się nie kiknęło dobrze, ale atakuje już Fizzlerów. Powinni oberwać ładnie. No dobra, nie oberwali ładnie, ale zawsze trochę. Teraz jego wróg szarżuje na jego lekką, ale dzieje się na słupki. Popełnia błąd. Częścią się nadziewa i to wystarczy, żeby liczebność się zmniejszyła do tylu, żeby natychmiast zniknął. Teraz to, co się u mnie tutaj działo. Wesoło mnie 2 Landwehry. Ja nie byłem na to przygotowany, więc musiałem się troszeczkę cofnąć. Ustawić tutaj. Popełniłem właśnie sporo błędów. Miałem fartę, że akurat wam tego nie pokazałem. No w każdym razie tą jednostkę zaraz rozwalę. Tutaj są słupki, więc ta jednostka dotrze. Tak, widzimy, już uciekła. Używam kawalerii, ale się rozmyślę, bo już tak jest za blisko.
No, ale na szczęście ucieka w miarę szybko, ale i tak straty poniosłem. Teraz szarżuję. Muszę mu oddać. Chciałem to wykorzystać, żeby lekko posunąć do przodu. Nie chciałem się strzelać przez słupki, do czego on mnie zmusił. No ale nie uda się tego wykonać. To jest oczywiście piękne AI, które sobie idzie nie wiadomo gdzie zamiast się iść i strzelać. Zobacz, jak oni pięknie maszerują. A mają rozkaz stać tutaj. Ciekawe, nie? O, tutaj się posłupków podsunęli, widocznie je lubią. Nasi ludzie uciekają, panie! To jest skąd szarżował. Ale tutaj całkiem one straty poniósł. Teraz we mnie idzie szarża, ja się wycofuję. Tutaj robię czworobok, tym będę strzelał. Więc całkiem nieźle trochę, niestety gardło mi się rozchorowało. Za dużo gazowanych napojów podczas Sylwestra. Chociaż w sumie nalewka powinna zneutralizować to. No cóż, widocznie nie zneutralizowała wystarczająco. Będę się musiał jeszcze napić. No i teraz, co na przykład tutaj ja robię, czego Lesz tutaj nie zrobił, dlaczego on tutaj tak oberwał na początek. Były dwa sposoby, albo się przygrupować tutaj, czyli tą lekką z powrotem wysłać, ale robimy to pod ostrzałem wroga, więc po prostu wycofałem się wszystkim. Mogę się spokojnie przygrupować, znowu mieć szyk armii taki, jaki powinien być. I nie tracić przy tym ludzi, bo jakbym to robił tutaj, to on by cały czas do mnie strzelał. A dzięki temu, że się wycofałem, mogę to zrobić. Mogę zrobić to samo, z tą różnicą, że przeciwnik do mnie nie strzela. I dlatego zachowuję więcej ludzi. No a tak tutaj jest słaby punkt, to jest tylko jedna jednostka, niczym nie kryta. Jakbym to szybciej ogarnął, zamiast być skupiony na tym, co się tutaj dzieje, bym szybko podesłał coś tutaj, kawalerię, i razem z Leszczem tutaj moglibyśmy coś rozkminić. Ale tak wyszło całkiem nieźle. Teraz przełączymy się na Rapsa, on tutaj ładnie atakuje, widzę. Kawaleria już jego poszła, bo tutaj szaleje jego ostatnia jednostka. Ale idzie mu to całkiem ładnie, szkoda tylko, że tutaj są słupki, też mu troszeczkę to przeszkadza, ale flankę ma przełamaną. To się nawet widzę wręcz na parze, gwardę piesza. Więc jest nieźle. A ta szarża to nic nie pomoże. Chociaż w to miejsce coś może zdziałać. Zobaczymy, gdzie się zdecyduje jednak na to. Ta jednostka raczej szybko zniknie. Dzięki tym dwóm czworobokom i tej jednostce. Tutaj fatalny błąd, w końcu na to zaszarżował. I to po jakim czasie. To no, całkowicie uformowany czworobok. Mimo to wszystkiego tutaj ja przegrywam w lekkiej. Kolejną szarżę wycofuję lekką. Nie zdążyłem jednak. No i oczywiście tutaj kolega ma shity. Ja tutaj mam o wiele mniej jednostek, mimo iż odległość jest taka sama. Czy mniej ludzi w jednostce. O tej o wiele mniej oberwał, widzimy. No i znowu mogłem tutaj... Miałem do wyboru albo lekką wysłać przed to i bym obrywał. No, mogłem lekką sobie tutaj ustawić, a piechotę wycofać za to i wtedy nie oberwę. Więc różnica jest bardzo prosta. Teraz w końcu ogarnąłem, żeby to zrobić. Znaczy wcześniej to ogarnąłem, ale teraz poprawiam. Zauważę tutaj szansę do ataku. Dobra, malutka przerwa. Ogarnę sobie. To jest słaby punkt. Znaczy nadal są to cztery jednostki. No i natomiast mam mniej. Ale nie chciałem się tam przybijać przez tą lekką, więc wyślę tutaj kawalerię i będę coś kminić. Zaraz zobaczcie, jak to wyjdzie. Raz tymczasem to już uzyskał całkiem ładną przewagę. Jego wróg raczej musiał popełnić sporo błędów na podstawie tego, co widziałem, co on zrobił chociażby ze swoją kawalerią. Tutaj oczywiście umiejętności Leszcza zrobiły swoje i mimo słabego startu widzimy, że sobie świetnie poradził. Chociaż ale są całkiem równe te siły, ale w lekkiej ma już przewagę i wniósł też minimalną. A jeszcze Raps będzie mu pomagał, kiedy swojego pokona. No i tutaj się zbliżam, żeby zaatakować lekką. Zasięgu jeszcze nie mam. No i się podejść, on tutaj sprytnie to zablokował. Podsuwa sobie tutaj gwardy pieszą. No i ja to zauważam, że okej, nie ma już żadnego wsparcia w postaci drugiej linii. Tutaj mam przewagę, lecz też na tej flance ma.
Idzie rozkaz, dobra, leszcz atakujemy, te kawalerzy już podsyłam, zaraz będzie słona szarża. I będzie po zawodach. Owlek jakimś cudem przegrywam, nie mam pojęcia dlaczego, ja po prostu jakoś tak mam, że czegokolwiek mnie robił. Jak on we mnie szarżuje, to ja tracę dużo, jak ja w niego szarżuję, to on nie traci nic. Jak ja do niego strzelam, to tak samo. Więc to mnie denerwuje, nie mam pojęcia jak oni to robią, albo co ja, czy może ja coś źle robię. Ale nie wydaje mi się, bo robię to samo co przeciwnicy. Po prostu stoję i strzelam, ale im zawsze to jakoś lepiej idzie. No jest szarża, mi troszeczkę przylagował sprzęt. Będę musiał go wyczyścić, już o tym myślę, muszę tylko sobie ogarnąć jakąś płytę. A ci ludzie uciekają, panie! Z jakiegoś, nie wiem, komputer świadczy coś w tym stylu. Gdzie będzie jakiś program do czyszczenia. Albo coś sobie ściągnąć. I będzie ok. Poznam kolejną kawalerię. Tutaj zobaczycie kolejny fajny trik, jaki zastosuję w trakcie tej bitwy. Ale wam go nie zdradzę. Na razie to co jest standardowe, czyli atakuję generała, zmuszam go do czworoboków, podchodzę, strzelam do tych czworoboków, tutaj będzie kontrszarża, ale stał tutaj na tyle długo, że mogłem go ostrzelać już, chociaż tam ma 300 ludzi, zdążę spokojnie zrobić czworobok. Teraz tutaj się odczworobokuję, generał już jest raczej poza moim zasięgiem, zawsze tutaj leci jego kawaleria, żeby mnie zablokować, więc atakuję tych, którzy się odczworobokowali. Ci zaraz padną, leci kolejna kawaleria, tu zostaje jedna. Zaraz tracę tam więcej lekkiej. Nasi ludzie uciekają, panie! Linię. I będzie zwycięstwo już całe na całej linii. Kolejny szarża, blokuję tym razem tych huzarów, żeby nie mogli dojść do tej mojej jednostki, w której nie zdążyłem zrobić czworoboku, albo nawet nie chciałem, nie pamiętam. Widziałem tutaj tych 11 huzarów, to znaczy towarczych, więc wiedziałem, że nic złego mi nie zrobią. No jak widzimy, nie zrobili, więc się nie pomyliłem. No i szarża na generała, ci niestety już mają swoją morale, mimo już liczebność jeszcze całkiem przyzwoitą. No ja są okrążeni, więc może mi wybaczyć to cofanie się. Nasi ludzie uciekają, panie! Chociaż się go tutaj się trzymali do 9. Przepraszam bardzo. I to jest właśnie ta sztuczka. On był w walce ze mną, cały czas mnie gonił. Ja pamiętałem o tych słupkach, on o nich nie pamiętał. Ja jeszcze zyskałem szarżę w plecy, a jego jednostka się wycofuje, bo cała przeleciała przez słupki. Także taki trik możecie sobie zastosować. Stawiacie sobie jedne słupki, przeciwnik o nich nie pamięta. Jakby była cała linia słupków, to by raczej o nich pamiętał, a tak jak są jedne, jeśli pamiętacie, gdzie one są starane, a lud nie pamięta, zawsze możecie taki trik zastosować. No i to co mówiłem, wysyłam tą bardzo obskubaną już, która nic nie strzelała, piechotę tam na śmierć, żeby sobie postrzelała, kiedy ona znika, wysyłam moje pełniejsze jednostki, które i tak zdążyły oberwać, zanim doszły. Mimo już jest deszcz, szarża kawalerii, która ma przygotować przedpole. O, proszę bardzo, jeszcze brak czworoboku. Dojdzie do tego salwa z gwardii pieszej i teraz zaraz te trzy jednostki. Zabiliśmy ich generała, panie! Teraz muszą ulec! Zabiliśmy śmierć generałów, to była ciekawa sytuacja, bo moim już zniknęła flaga, mimo to zabili generała. Chyba, że jakaś zabłąkana kula to zrobiła. I w tym samym momencie zginął też generał przeciwnika Leszcza. No i zostało mu 5 jednostek. Leszcz wkrótce odniesiemy chwalebne zwycięstwo. No i teraz wyścig. Kto pierwszy swojego pokona? Tutaj Leszczu. Zobaczmy, walczy, nie walczy? No dopiero podchodzi. A ja swojego trzepię porządnie. Zostały już 3 jednostki. 2. No i to też zaraz powinien zniknąć. I ja swojego dokończę szybciej. No, Raps, nasz mały nerwaniec. Wygra, widzimy, wielką przewagą. Jeszcze mnóstwo jednostek zostało, mnóstwo lekkiej. Więc mógłby spokojnie nas wspierać, żeby nam troszeczkę gorzej poszło. Ale nie musiał, bo wszyscy swoje pojedynki wygraliśmy. Bezproblemowo. A to jest to, czego nie lubię, czyli taki mecz
6 Prusów, tak? 3 Prusy kontra 3 Prusy. Nie ma żadnej wariacji, no ale wszyscy, cała piątka bierze Prusy i nie chcą za nic zmienić. No to ja też jestem jako tako zmuszony do wzięcia tych Prus. Nie mogę sobie tam pozwolić na jakąś Francję czy Turcję. Niestety. No, ale mecz wygrany, widzimy wszyscy u nas statystyki dodatnie. Rapsior najbardziej dodatnie. Ja zresztą wtedy identyczne, znaczy straty, niestety. Ery mi się zjadło. No i to tyle, ja lecę imprezować. Muszę po nalewkę się zgłosić, żeby, no, nie szczypało mnie w gardle.